Przystępujemy do punktu 8a. Omówienie wniosku od Stowarzyszenia Konfraterny Świętego Roku. Pozwolę sobie przeczytać wniosek Stowarzyszenia Konfraterny Świętego Roku. Pan Wójt Otrzymański, Wojciech Roku. Szanowny Panie Wójcie, walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Konfraterny Świętego Roku, odwołując się do uchwały nr 18.145/2016 Rady Gminy Wrocław 28 czerwca 2016 roku przekazuje wniosek o nadanie tytułu honorowy obywatel Gminy Wrocław panu Sławomirowi Jaczyńskiemu. Niedawno zmarłemu sołtysowi miejscowości Kromów i Gorzewnica, pomysłodawcy uroczystości przy wyrobie znanego żołnierza w Kromów, jednemu z założycieli naszej organizacji i działaczowi społecznemu. Z poważaniem Marta, doktor Marta Przychodzan-Czarek, prezes Stowarzyszenia Konfraterny Świętego Roku. Załączniki, uchwała nr 6/2024 z dnia 17 czerwca 2024 roku, walnego zgromadzenia członków Stowarzyszenia Konfraterny Świętego Roku i załącznik nr 2, wniosek o nadanie tytułu honorowy obywatel Gminy Roku Sławomirowi Jaczyńskiemu. Załącznik nr 1 to jest uchwała w sprawie złożenia wniosku o nadanie tytułu honorowego obywatela Gminy Wrocław Sławomirowi Jaczyńskiemu 1945-2024. Walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Konfraterny Świętego Roku odwołują się do paragrafu 1 punkt 4 oraz paragrafu 4 punkt 2 regulaminu nadawania tytułu honorowego obywatela Gminy Wrocław, stanowiącego załącznik do uchwały nr 18/145/2016 Rady Gminy Wrocław 28 czerwca 2016 roku oraz statutu. Paragraf pierwszy. Ustala, że Stowarzyszenie Konfraterny Świętego Roku złoży wniosek o nadanie tytułu honorowy obywatel Gminy Wrocław Świętej Pamięci Sławomirowi Jaczyńskiemu, sołtysowi sołectwa Kromów Gorzewnica i działaczowi społecznemu. Paragraf drugi. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się prezesowi Stowarzyszenia dr. Marcie Przychodzian-Czarek. Teraz odczytam wniosek, który został złożony. Wniosek o nadanie tytułu honorowego obywatela Gminy Wrocław. Imię, nazwisko Sławomir Józef Kaczyński. Data urodzenia 1 marca 1945 w Kromnie. Obywatelstwo polskie, miejsce zamieszkania Kromów, uzasadnienie wniosku. Szczegółowa charakterystyka działalności kandydata uzasadniająca nadanie tytułu. Sławomir Jaczyński urodził się 1 marca 1945 roku w miejscowości Kromów nad Wisłą. Już od najmłodszych lat wykazywał zainteresowanie lokalną historią, kulturą i tradycją. Wychowywany w duchu patriotyzmu i głębokiej religijności czuł wewnętrzną potrzebę pracy na rzecz lokalnej społeczności. Stało się to możliwe 22 maja 1975 roku, kiedy to objął funkcję sołtysa miejscowości Kromów i Gorzewnicy. Jako reprezentant swojego sołectwa zawsze stał na straży dobra swoich mieszkańców. Razem z żoną Zofią stworzyli dom, który stał otworem dla mieszkańców Kromowa i Gorzewnicy, ale i dla wszystkich mieszkańców gminy, którzy potrzebowali pomocy lub po prostu chcieli porozmawiać. Jedną z największych pasji pana Sławomira Jaczyńskiego była lokalna historia. Swój dom, jak i okalający go wraz z podwórkiem, zamienił swoistą izbę pamięci lokalną. W budynkach gospodarczych zgromadził bogatą kolekcję sprzętu gospodarstwa domowego oraz rzeczy codziennego użytku z przełomu XIX i XX wieku. Warto wśród nich wymienić chociażby kierat, długi wozy czy mniejsze sprzęty takie jak kiżynki, narzędzia szewskie oraz drewniane szkolnicy wyszkolone z lat 20 wieku. Warto zaznaczyć, że część zgromadzonych eksponatów należała kiedyś do Orenbruck, dawnych osadników niemieckich z terenu obecnej gminy Wrocław. Co jest niezwykle cennym elementem podtrzymywania świadomości istnienia wspomnianej mniejszości i propagowania wiedzy o nich. Mieszkańcom, ale i gościom naszej gminy dał się zapamiętać jako twórca tematycznych instalacji przed swoim domem. To najbardziej rozpoznawalna była ta, którą przygotowywał z okazji Bożego Narodzenia. Jego dom i całe podwórko było oświetlone. Wtedy wyliczono ilością światełek i świątecznych rozmów. Jak sam podkreślał, nie robił tego dla siebie,
ale dla ludzi, aby, jak mówią, było im nieco weselej w życiu. Był niestudzonym badaczem historii swojej miejscowości. Zabierał wszelkiego rodzaju archiwalia dotyczące pewnego zdjęcia, dokumenty i inne artefakty przeszłości. Kulminacyjnym momentem jego działalności było stworzenie miejsca w pamięci historii Kolonowa nad Bałą Wiszaną. Znajduje się tam kamień, na którym widnieje odnaleziona przez niego data najstarszej wzmianki o tej miejscowości. Przy współpracy z samorządem organizował uroczystość, która w symboliczny sposób odda to miejsce mieszkańcom. W zamyśle pana Leczyńskiego to miejsce pamięci miało nie tylko przypominać o początkach wsi, ale być również strefą wypoczynku i rekreacji, co udało się osiągnąć. Do dzisiaj zatrzymują się tam liczni turyści, którzy mogą odpocząć, kiedy przemierzają szlaki turystyczne w Puszczy Kampinoskiej. Jako działacz społeczny został jednak zapamiętany przede wszystkim jako pozostawca i obecny organizator patriotycznej możliwości przy drogi nazwanego żołnierza w Kronowie na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Już od czasów szkolnych, jako dziecko, pan Leczyński wspólnie ze swoimi koleżankami i kolegami z klasy bał się grup z imienionego polskiego żołnierza poległego w wojnie obronnej 1939 roku. Już jako sołtys uznał, że miejsce z bezimienną mówiłą może być doskonałym tekstem do zjednoczenia mieszkańców w gminie Grodów i uczenia pamięci tragicznych wydarzeń września 1939 roku. Do organizacji tejże uroczystości zaprosił zadrażało parafię Broków, lokalny samorząd, lotnicze straże pożarne, szkoły, koła gospodyń wiejskich, organizacji pozarządowych, Kampinoskie Park Narodowy oraz mieszkańców gminy. Przez kolejne lata uroczystość rozrastała się w swojej formie. Zwróciły na nią uwagę nie tylko lokalne media, ale również samorząd powiatowy oraz wojewódzki. Brali w nim udział przedstawiciele różnych szczebli administracji. Od tej lokalnej aż po ogólnopaństwową. Dzięki swojej charyzmie i zaangażowaniu w niezwykły sposób potrafił namówić lokalnych artystów i poszedł do udziału w tym wydarzeniu. Pamiętał przy tym o wszystkim. Dziękował każdemu osobom. Dzieci ze szkoły podstawowej w Szarowie, które zwyczajowo przedstawiały patriotyczny system szkolny muzyczny, mogły liczyć na słodkie upominki. Pasmoręcznie przygotowywał im umieścił specjalne oznakowanie do grobu, aby każdy mógł do niego dotrzeć. Czasem ustalał się nawet o łapki przy grobie, aby osoby starsze i schorowane nie musiały stać w trakcie uroczystości. Miejsce, którym się zaopiekował, nie było już tylko zwykłą polaną w lesie z grobem bez innego żołnierza. Stało się swoistą kaplicą w odstępach Puszczy Kampinoskiej. Kaplicą, która raz do roku, zawsze drugą niedzielę września, niejako przywoływała do siebie mieszkańców w roku do wspólnego wspomnienia tragicznego, tragicznych wydarzeń 1939 roku. To jednak nie koniec bogatej działalności pana Leczyńskiego. W 2016 roku z grupą mieszkańców gminy Broków założył Stowarzyszenie Kontratelnia Świętego Roka, które jest spadkobiercą i koordynatorem działalności istniejącego w drugiej połowie XIX wieku przy parafii Bractwa Świętego Roka. Do samego końca, czyli do swojej śmierci, był członkiem zarządu organizacji i jednym z najbardziej aktywnych członków. Był pomysłodawcą i współorganizatorem flagowych wydarzeń stowarzyszenia takich jak Zjazd Mieszkańców Wsi Puszczańskiej czy Orszak Trzech Królów. Wspólnie z członkami organizacji podjął inicjatywę budowania ołtarza pod figurą Świętego Roka w trakcie uroczystości Bożego Ciała. Współtworzył również archiwum puszczańskich gminy Broków, do którego sam przekazał kilkadziesiąt cennych fotografii dokumentujących dawno życie w Puszczy Kampinoskiej. Przez te wszystkie lata działalności członkowie organizacji nie usłyszeli od pana Leczyńskiego słowa nie. Mówił zawsze to samo. Będę. Zrobię tyle, ile będę mówił. Możecie na mnie liczyć. Jako sołtys, ale również jako mieszkaniec Kolonowa współpracował działał na rzecz parafii Broków. Z jego licznych działań na rzecz parafii należy wymienić choćby nieocenioną pomoc w trakcie terroru i pasterstwa. Umożliwiał kolejnym duszpasterzom naszej parafii dotrzeć do tych mieszkańców, którzy mieszkają w najbardziej odległych i trudno dostępnych częściach Kronowa. Swoistą tradycją stało się już, że każda wizyta duszpasterska w Kronowie kończyła się uczestnictwem w danym jego domu. Wracał obszar swojej działalności na rzecz województwa miejskiego został uhonorowany medalem pamiątkowym Kronazowym. Nie było tajemnicą, że pan Sławomir Leczyński od kilkudziesięciu lat ciężko chorował. Zmagał się z chorobą, która zniszczyła jego organizm, ale nigdy nie zmniejszyła jego hartu, ducha i pasji do działania. Nawet w swoich najsłabszych momentach pominął bólu i cierpienia, a
Pani Jasiński działał dalej charakterystycznym dla siebie ruchami. Może być wzorem dla mądrze, pokołem i innych drogów. Przykładem waleczne postawy nawet wtedy, gdy nasze życie nie układa się tak, jak tego chcemy. O tym, jak Pani Jasiński był ważny dla Pani Jasiński, świadczy fakt, że kiedy w 21 roku nastąpił powrót jego choroby, to na zorganizowaną przez Stowarzyszenie Konfraternie Świętego Roka Mszemu w jego intencji przybyli liczni mieszkańcy naszej gminy, którzy mówili się o jego zdrowiu. Pan Sławomir Jasiński zmarł 5 maja 2024 roku. Pozostawił po sobie ogromną spuściznę, ale i pustkę, bo wraz z jego odejściem skończyła się pewna epoka mini roku. Epoka, w której przez niespełna 50 lat pełnił funkcję profesora w sobie z patronem w Urzędnicy. Niewątpliwie był jednym z najbardziej wyróżniających się mieszkańców mini roku i jednym najwybitniejszych działaczy społecznych w gminie. Biorąc pod uwagę wszystkie dokonania pana Sławomira Jasińskiego oraz jego nienagalną opinię Stowarzyszenia Konfraternie Świętego Roku wnosiła na nadanie tytułu honorowy obywatel gminy Kraków świętej pamięci Sławomirowi Jasińskiemu. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu na dyskusję. Pan minister został wyjaśniony, więc chyba nie musi na uwag. Znaczy, co mi się to tyczy, no przedstawiliśmy wniosek złożony i będziemy na następnej sesji, będzie podjęta w związku z tym uchwała. Może ktoś chce zabrać głos? Proszę mikrofon przekazać panu profesorowi. Chciałbym tu zaapelować do wójta i do rady gminy, żeby wpłynęli coś na ścięcie tej liny u nas. Teraz gałąź spadła, no to całe szczęście, że nic się takiego nie stało. Ale ona jest sama skrupniała z tego, co wynika. I przyspieszyć ścięcie, bo to grozi niebezpieczeństwo. Nie tylko na budynek jak spadnie, ale jak ktoś będzie przejeżdżał czy przechodził, to będzie tragedia. No. Dziękuję. A czy może ja dokończę jeszcze tą sprawę wniosku? Rozumiem, że na komisjach żeśmy pozytywnie zaopiniowali ten wniosek. Czekać taką informację, na najbliższej sesji będzie pewnie ta uchwała. I teraz proszę właśnie, dziękuję Sotysowi za zabranie głosu i proszę o następne ewentualne sprawy. A pan wójt tak odpowie na panu Sotysowi na tej sprawę. Sprawa gminy w Sonarach, no nie pojawia się tutaj, można powiedzieć, dzisiaj tylko, ale miało miejsce, dotyczyła lat poprzednich. Miała to właśnie też związek z przeprowadzanym projektowaniem drogi 705 na odcinku właśnie Pecewice Konary ma nowy nad Grądem. I tutaj do gminy były pisane petycje w związku z tym, że żeby nie wycinać tej lipy, jak były podpisy, wpływały tutaj do gminy, wpływały podpisy do innych instytucji i cały czas takie działania opóźniały także całą tą projektowanie drogi 705. Nawiązując do tej wypowiedzi. Dziękuję, że Sotys zauważył, że bo to bardzo ważne, że bo te były wcześniej też zgłoszenia poszczególnych mieszkańców co do bezpieczeństwa związane właśnie z tą lipą i postaramy się tutaj w jakiś sposób, no to jest droga wojewódzka, po prostu wywnioskować, żeby to wcześniej ten porządek zrobić z tą lipą. Jeszcze chciałem dodać do tej lipy, to była fałszywa historia, co oni opowiadali, że ona miała 700 lat. To wcale nieprawda jest. Ona ma ponad 100 lat, a nie 700. Także
uważam, że zabytkiem ona nie jest. Ktoś tam wymyślił jakąś głupotę i podpierał się tym, bo inaczej to nie można określić. Dziękuję. Wyjaśniając i uściślając właśnie wypowiedź sofisa, chciałem powiedzieć, że w ewidencji zabytków talibry panie nie istnieje, także potwierdzam słowa sofisa. Dziękuję bardzo. Proszę ktoś jeszcze, chcę zabrać głos. Zabranie głosu, to ogłaszam zamknięcie obrad sesji. Dziękuję bardzo. Dziękuję.